Piosenka odwiedziła najwierniejszego fana i przyjaciela Karin Stanek, popularyzatora jej muzycznych dokonań, pana Stefana Papierowskiego. Mimo iż pan Stefan kocha operę, teatr i polską piosenkę, to właśnie królowa Big Beatu stała się jego wielką fascynacją. Jak podkreśla, całe życie kochał Karin Stanek i jest jej wierny do dzisiaj. Kolekcja pamiątek, którą zgromadził, to przekrój całej kariery artystki. Zdjęcia, listy, artykuły, plakaty, płyty, rzeczy osobiste oraz dedykacje, w których gwiazda często pisała: nie zapomnij o mnie. Wypełniając jej wolę, pan Stefan do dziś z niesłabnącym oddaniem pielęgnuje pamięć o ukochanej Karin. Ja w latach 60. zawsze do mojej wspaniałej sąsiadki zawsze mówiłem, jak ją chciałem zdenerwować. Wie pani co, ja to najbardziej lubię Karin Stanek, Kalinę Jędrusik i Violettę Villas. No matko bosko, była zawsze wściekła, ale faktycznie są to takie trzy postaci niepowtarzalne, nietusinkowe, wyjątkowe. Bardzo, bardzo kochałem zawsze polską piosenkę. Polskie festiwale w Opolu. Bawiłem się nawet jurora i oceniałem te piosenki. 1963 rok, pierwszy festiwal polskiej piosenki w Opolu i start mojej ulubionej Karin Stanek zaśpiewała Chłopca z gitarą. Pamiętam rok 1967, kiedy Irena Santor Powrócisz tu śpiewała. Gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Całe początki moje wzięły się od Karin Stanek, królowej polskiego rocka i Big Beatu, zespół Czerwono-Czarni, jego soliści, ze szczególnym uwzględnieniem Karin Stanek. To jest moje hobby, to jest moja pasja. Ale Czerwono-Czarni, oprócz Karin Stanek, mieli jeszcze dwie solistki, Kasia Sobczyk, Helena Majdaniec. Wpierw do Czerwono-Czarnych trafiła właśnie Helena Majdaniec i Karin Stanek zazdrościła i postanowiła, że ona również dotrze do Czerwono-Czarnych i będzie śpiewała u boku Heleny Majdaniec. Potem w 1963 roku, po drugim Festiwalu Młodych Talentów, trafiła do zespołu Kasia Sobczyk. Wspaniałe solistki, przebojów miały ogromne, ogromne ilości, bo Kasia Sobczyk przecież i O mnie się nie martw, i Nie bądź taki szybki, Billy, 13. Helena Majdaniec, Polska królowa twista, Długi Bill, Jutro będzie dobry dzień. Jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić, gdy na miasto spłynie cień. Dzwoń, dzwoń, dzwoń do jutro, dzwoń, dzwoń, dzwoń do jutro, przyjdź jutro tu. Przewspaniałe, przewspaniałe, ja je uwielbiam, ale kochałem zawsze tylko Karin Stanek.
Dosłownie byłem zazdrosny, jak w gazecie była Majdaniec, Sobczyk, no ale Karin Stanek, ja chciałem tylko Karin Stanek, ten temperament Karin, była taka żywa jak iskra, taka wyjątkowo inna, takich ludzi nie spotykało się, te warkocze, dżinsy, biała koszula, no i ta gitara, każdy marzył o gitarze, ach, chciałbym być też taki jak ona. Wspaniałe były dwa festiwale młodych talentów w Szczecinie, ale kto pamięta jakąś piosenkę? Pamiętamy tylko Jimmy Joe i Karin Stanek z Czerwono-Czarnymi. W nagrodę, że bardzo się podobała właśnie Karin Stanek i Helena Majdaniec, w tym samym roku, 1962, zostały zaproszone na drugi międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie. Dla Karin Andrzej Bianu i Marek Sar przygotowali piosenkę Malowana Piosenka, czyli Malowana Lala. Malowana Lala stała się wizytówką Karin Stanek. Śpiewała ją do samego końca. Malowan oczkiem pocieszy, malowan noskiem rozśmieszy, malowan śpiewką zanuci, dostaw od chłopców zawróci. Malowana Lala, tap, tap, durara, malowana Lala, lala, la, malowana Lala, lala. W 1964 roku kolejny przebój Karin Stanek, Jedziemy autostopem. Śpiewała też Karolinka ta z piosenki i Mocne uderzenie. Za piosenkę Jedziemy autostopem otrzymała nagrodę specjalną jury. To kup mi jeansy. Zrobiła tą piosenką furorę. Wychodziła do publiczności, upatrywała sobie jakiegoś zawsze starszego pana, tatusia i jemu do ucha śpiewała tą piosenkę. Z tą piosenką są niesamowite wspomnienia z 1966 roku w nowojorskiej Carnegie Hall. Karin Stanek śpiewała te piosenki. Jedziemy autostopem, czekoladowy krem i właśnie te Tato kup mi jeans. Amerykanie tak sobie upodobali Karin Stanek, że kupowali jej jeansy, dawali dolary. Kiedy Karin wróciła do Polski, no miała tego sporo. Lata 70. po odejściu Karin Stanek w 1969 roku od zespołu Czerwono-Czarni były dla niej przykre, smutne. Zostawili ją wszyscy. Postanowiłem to, co mi w sercu grało i o mojej sympatii do niej napisać. I okazało się, że wiosną 1974 roku, na miesiąc przed pójściem do wojska, otrzymałem przesyłkę z Łodzi, bo tam przez 6 lat mieszkała Karin Stanek. Była dedykacja, piękna dedykacja. Dowiadywałem się, poszukiwałem wszystkiego, co możliwe o Karin Stanek. A było tego mimo wszystko bardzo dużo, bo Karin Stanek śpiewała i w NRD, i w Związku Radzieckim, na Węgrzech, w Czechosłowacji. Bardzo się podobała. Nadal nagrywała. Ja otrzymywałem te nagrania już w późniejszym okresie, jakimś tam sposobem. Przekazywałem do radia w Katowicach, w Bydgoszczy, do Warszawy. Spotkałem się z Karin Stanek dopiero w 1991 roku. Ale jak się okazało, w tym 1991 roku były to 3 dekady rocka, zjazd gwiazd, z kwiatkami poszedłem, wręcz od razu były zdjęcia.
No, myśmy wyglądali jak brat i siostra. No, Karin potraktowała mnie jak... Zresztą ja ciągle do niej pisałem, ja wszystko opisywałem, że w radiu wystąpiła, że w telewizji ją pokazano. Karin to doceniła w dedykacjach. Wtedy już dostałem taki prawdziwy telefon, prawdziwy adres. Nie musiałem nic kombinować, tylko naprawdę pisaliśmy do siebie, dzwoniliśmy do siebie. Mili Państwo, po 15 latach nieobecności w kraju, Karin Stanek. To spotkanie z Państwem jest dla mnie wielkim przeżyciem. Ja już nic więcej nie umiem powiedzieć. No wszyscy byli ciekawi. Ciekawi byli tej Karin Stanek po tylu latach. Okazało się, że ona nic nie straciła swojego temperamentu, ze swego wigoru. Pełno jej nadal było i wszyscy byli zachwyceni. Ona była, jak już wróciła od tego 1991 roku do 2004 roku, zapraszana do wszystkich możliwych programów telewizyjnych, ale objechała całą Polskę. Zresztą była zapraszana i do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, bez przerwy w Niemczech. Występowała, traktowano ją jako jakieś zjawisko, jakiś fenomen. Nazywano ją polskim Elvisem Presleyem. Głos porównywano do Bonnie Tyler, Suzy Quatro, Rity Pavone. Mówiono żeński Adamo. Była pełna temperamentu. Ona to kochała. Zawsze mówiła, będę śpiewała tak długo, jak długo będzie akceptowała mnie polska publiczność. Ja od dziś zmieniam się, nie bądź zły, przecież wiesz, że ciebie kocham i czekoladowy krem. Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, na żaden pił, na żaden pił. Gitara od Karin Stanek. W życiu nie pomyślałbym, że ja aż coś takiego otrzymałem. I gitarę, i strój sceniczy, i nagrodę z 1968 roku. Opowiada o tej gitarze Karin Stanek w filmie Tato, kup mi polskie dżinsy. Karin siedzi tu, w tym pokoju, w moim mieszkaniu. Karin opowiada o tej gitarze, że kupiła ją od wspaniałego artysty w Związku Radzieckim. Mówiła, że miała ta gitara tak piękny dźwięk, tak piękne brzmienie, że postanowiła ją sobie kupić i przywieźć do Polski. Ja widzę na wielu zdjęciach, że Karin Stanek z tą gitarą jest u boku Dina Rida. Zjeździła z tą gitarą i Niemcy, i Austrię. Była z nią we Francji, w Lyon. Stowarzyszeniem tej gitary śpiewała piosenkę Wierny Wiatr w języku francuskim. Utwór, który mam tylko ja, no bo kto go ma? Ja mam od Karin Stanek, prawda? Karin zawsze mówiła, zawsze mi dosyłała, Stefan, a to jest pasek do tej gitary. W Ameryce go kupiłam. Pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj. Ona chciałabym, ja potem o tym wszystkim opowiadał. Właśnie dla niej ta gitara była również ważna. Ona mówi w tym filmie, tę przepiękną gitarę podarowała mojemu największemu fanowi i przyjacielowi Stefanowi Papierowskiemu. Karin mówiła zawsze, Stefan, nie zapomnij, kiedy mnie już nie będzie, pamiętaj, by o mnie mówić, by prezentować. Pokochałem Karin Stanek nad życie i nie zostawiłem jej przez 60 lat. Niczego nie żałuję. Więc szukaj mnie, no szukaj mnie.
szukaj mnie, zgadnij gdzie ukryłam się. Szukaj mnie, no szukaj mnie, może skryłam się we mgle. Szukaj mnie, no szukaj.